Sport. Tymczasem trzecioligowe zaległości odrobili piłkarze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Przed własną publicznością zmierzyli się z Unią Skierniewice. Po pierwszej bezbarwnej połowie nieliczni kibice liczyli na gole po przerwie. Doczekali się tylko jednego i to nie dla Świtu, a dla gości. Decydująca o losach tego spotkania akcja miała miejsce w 48 minucie. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił dla Unii Damian Warchoł. Świt z dorobkiem 13 punktów zajmuje w tabeli 11 miejsce. O poprawienie tego bilansu w najbliższej kolejce będzie bardzo trudno, bowiem w sobotę spotka się na wyjeździe z liderem trzecioligowych rozgrywek, Sokołem Aleksandrów Łódzki.